Szanowni Państwo, witamy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Witamy na finale 15 już konkursu Książka Roku. Tym razem jest to Książka Roku 2020. Już po raz 15 nasza biblioteka zorganizowała ten konkurs, aby promować książki piękne, wartościowe i, co najważniejsze, związane z naszym miejscem zamieszkania, z naszym województwem, z naszym regionem, z naszymi miastami, miasteczkami i wsiami. Są to książki o nas i dlatego te są dla naszej biblioteki bardzo cenne, bo przecież od czasu swojego powstania, to rok 1907, publikujemy, prezentujemy, a przede wszystkim gromadzimy książki związane z Lubelszczyzną. Są Państwo poniekąd szczęściarzami. Widzą Państwo wokół wystawę, która dopiero będzie otwarta. Na otwarcie tej wystawy zaprosimy Państwa już niedługo, bo 22 czerwca. Ale już teraz towarzyszy nam Hieronim Łopaciński, patron naszej biblioteki, pomysłodawca naszej biblioteki i ten, który nadał nam taki rys, taką chęć do tego, abyśmy już prawie 115 lat pracowali na rzecz Lublina, Lubelszczyzny, regionu i całego bibliotekarstwa i piśmiennictwa polskiego, czyli pracowali dla kultury polskiej. Szanowni Państwo, wita Państwa gospodarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego, pan Tadeusz Sławecki. Zanim rozpoczniemy tę galę, tę uroczystość po raz 15 tutaj organizowaną, żałujemy, że to jeszcze okres pandemiczny i tylko w ograniczonym gronie tutaj na miejscu w bibliotece możemy się spotykać, ale mamy nadzieję, że internauci towarzyszą nam. Kłaniamy się zatem wszystkim Państwu, którzy nas oglądają, a i tym, którzy może w czasie rzeczywistym nie, ale w czasie późniejszym będą tę galę oglądać. A zatem kłaniam się wszystkim Państwu, zarówno tutaj obecnym w sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego, jak i tym, którzy towarzyszą nam online. A na początku, ponieważ to już prawie rok jubileuszowy, na początku krótka chwila z biblioteką. Zapraszamy na film. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, zlokalizowana przy ulicy Gabriela Narutowicza 4, jest instytucją kultury samorządu województwa lubelskiego. Historia WBP datuje się od roku 1907, kiedy to w Lublinie z inicjatywy zawiązanego w roku 1906 Towarzystwa Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego powstała Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego. Obecnie biblioteka realizuje funkcję biblioteki wojewódzkiej, regionalnej, naukowej i publicznej. Działa na rzecz mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny, a zbiory książnicy tworzą przede wszystkim dokumenty z zakresu szeroko pojętej humanistyki oraz regionalia. Najcenniejsze zbiory biblioteki wchodzą w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego prowadzi bibliotekę cyfrową, w której udostępnia online publikacje ze swoich zbiorów w formie cyfrowej, a która jest obecnie częścią Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, powstałej w efekcie realizacji wieloletniego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, priorytet 4 – Społeczeństwo Informacyjne, działanie 4.1 – Społeczeństwo Informacyjne. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w latach 2017-2018 realizowała projekt pod nazwą Modernizacja historycznej infrastruktury biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze. Było to zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działania 7.1 – Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Podstawowym celem projektu było zwielokrotnienie dostępu mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny do zróżnicowanych obszarów kultury, jak również poprawa jakości świadczonych przez Bibliotekę Usług Kulturalnych i poszerzenie oferty w tym zakresie. Realizacja projektu miała doprowadzić do wzmocnienia roli biblioteki jako instytucji zapewniającej bezpłatny i szeroki dostęp do kultury oraz posiadającej zdolność organizacji nowych wydarzeń kulturalnych. Bezpośrednie cele projektu miały zostać osiągnięte poprzez modernizację historycznych budynków Książnicy i ich adaptację do potrzeb prowadzenia działalności kulturalnej. Pośrednio zaś inwestycja ta miała zwiększyć atrakcyjność kulturalną i turystyczną miasta oraz regionu. Całkowita wartość projektu wynosiła 3 077 724,46 zł, w tym wkład funduszy europejskich 1 913 877,04 zł. Projekt zakładał przede wszystkim remont elewacji budynków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W ramach wykonanych w 2018 roku prac budowlanych, obejmujących remont i modernizację elewacji oficyny A, budynku głównego i magazynu książek, przeprowadzono generalny remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych w zakresie całej inwestycji oraz wtórnej izolacji poziomej w oficynie A. Prace ziemne były prowadzone pod stałym nadzorem archeologicznym Pracowni Badań i Nadzorów Archeologicznych Edmunda Nitrusa. Prace elewacyjne poprzedzono wykonaniem odkrywek sondażowych na elewacji, oceniających stan zachowania istniejących powłok malarskich i oryginalnych tynków. Badania te były prowadzone przez Małgorzatę Podgórską-Makal, konserwatora dzieł sztuki, w ramach bezpośredniego nadzoru konserwatorskiego nad realizacją pracy wykonawcy. W wyniku takich działań odsłonięto oryginalne tynki w partii parteru elewacji frontowej budynku głównego biblioteki oraz odsłonięto elementy wystroju architektonicznego, opaski wokółokienne, gzymsy nad- i podokienne na pierwszym piętrze elewacji frontowej tegoż budynku. W ramach prac elewacyjnych wykonano m.in. tynki renowacyjne w partii przyziemia oficyny A, wymieniono skorodowane fragmenty tynków elewacyjnych oraz elementy wystroju architektonicznego elewacji. Wymieniono także tynki uznane za nie nadające się do pozostawienia przy zachowaniu trwałych tynków oryginalnych.
Ostateczną fakturę tynków oraz kolorystykę elewacji ustalono po kilkakrotnym wykonaniu próbek malarskich na elewacji. Wymieniono całość orynowania oraz obróbki blacharskie, zabezpieczając elewację przed niszczeniem w wyniku działań czynników atmosferycznych. Na etapie robót budowlanych nie wprowadzono modyfikacji w wyglądzie zewnętrznym elewacji. Wszystkie oryginalne detale zostały zachowane bądź odtworzone, jeżeli ich stan nie pozwalał na pozostawienie, zgodnie ze stanem zastanym po usunięciu wtórnych elementów. Zachowano tynk cyklinowany z niezbędnymi naprawami, naprawiając go i ujednolicając farbą półprzezroczystą. Całość prac elewacyjnych została wykonana z wykorzystaniem materiałów firmy Kaim, a ich dobór ustalono w ramach wspólnych narad nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego z udziałem doradcy technicznego firmy Kaim. Wszystkie prace na poszczególnych etapach ich realizacji były konsultowane z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Projekt Modernizacja historycznej infrastruktury biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze obejmował również instalację systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Koncepcję i plan tego modułu projektu przygotował magister inżynier architekt Robert Malik. Instalacja klimatyzacji poprawiła znacząco komfort pracy w bibliotece. Udogodnienie to zyskało duże uznanie i zostało przychylnie ocenione przez użytkowników Książnicy. Kolejny moduł projektu obejmował zakup sprzętu komputerowego celem ułatwienia użytkownikom biblioteki korzystania z usług bibliotecznych oraz wymianę mebli w wybranych pomieszczeniach Książnicy, co również zostało pozytywnie ocenione przez czytelników i sympatyków biblioteki. Istotnym modułem projektu Modernizacja historycznej infrastruktury biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze był zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, co z kolei miało znacząco poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę kulturalną biblioteki. Między innymi włączyć do dotąd realizowanych przedsięwzięć koncerty oraz inne wydarzenia artystyczne, których realizacja wymaga profesjonalnego instrumentarium. Już w grudniu 2018 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zorganizowała recital muzyki polskiej w 157. rocznicę śmierci Karola Lipińskiego z udziałem laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych Zuzanny Budzyńskiej, skrzypce, i Szymona Ogryska, fortepian. Spotkanie autorskie Joanny Jodełki, poznańskiej pisarki, autorki książki 2 miliony za Grunwald, opisującej historię przechowywania w czasie II wojny światowej w Lublinie, w gmachu biblioteki, obrazów Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem i Kazanie skargi. Rozstrzygnięcie konkursu Książka Roku, corocznego konkursu organizowanego przez bibliotekę, promującego piękne i ważne książki poświęcone Lublinowi i Lubelszczyźnie. Wydarzenia te, dzięki zakupionemu w ramach projektu sprzętowi, zostały zrealizowane profesjonalnie od strony akustycznej i wizualnej. Znaczącą rolę odegrało tu oświetlenie sceny, a profesjonalne skonfigurowanie systemu nagłośnieniowego wzmocniło odtąd merytoryczną stronę wszystkich realizowanych w bibliotece wydarzeń. Projekt Modernizacja historycznej infrastruktury biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze został zakończony w przewidywanym terminie, a wszystkie założone cele zostały w pełni zrealizowane. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie szczególną rolę przypisuje wszystkim swoim działaniom mającym na celu promowanie kultury regionu. Dzięki realizacji projektu Modernizacja historycznej infrastruktury biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze
priorytetowy cel działania biblioteki, czyli działania na rzecz rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i naukowego Lublina i Lubelszczyzny, został znacząco wzmocniony. Zapraszamy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, nowoczesnej instytucji kultury z ponad stuletnią historią. Przywitaliśmy Państwa filmem, którym chcieliśmy się pochwalić, że pracujemy na rzecz biblioteki nieustannie i Państwo również, zarówno ci zgromadzeni dzisiaj, jak i ci, którzy nas odwiedzają i odwiedzą, mogą korzystać z tej przestrzeni, która przygotowywana jest po to, aby korzystanie z biblioteki było najmilsze, najsympatyczniejsze i najbardziej owocne. Zanim poproszę o głos pana dyrektora Tadeusza Sławeckiego, chciałabym jeszcze raz wszystkich państwa przywitać. Wszystkich laureatów będziemy przedstawiać przy odbieraniu wawrzynu Pawła Konrada. Natomiast tak samo będę tutaj przedstawiała jury, ale pozwolą państwo, że przywitam panią profesor Iwonę Hoffman, dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która bardzo wspiera działania naszej biblioteki i bardzo serdecznie za to dziękujemy. Ponieważ już Państwo widzą, że jest kilkoro gości w mundurach i o tych mundurach już będziemy za chwilę mówić, bo toż specjalna kategoria również w tym roku jest przyznana, ale na początku chciałam przywitać pana Dariusza Gawlika, który reprezentuje oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie. A na przywitanie pozostałych gości, pozwolą państwo i obecnych tutaj na sali, nadejdzie czas, kiedy będziemy wręczać wawrzyny Pawła Konrada. A wawrzyny Pawła Konrada będzie wręczał pan dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego, pan Tadeusz Sławecki i pan Andrzej Zdunek, prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej. Panie dyrektorze, proszę o głos. Dzień dobry państwu. Myślę, że już wszystko zostało powiedziane. Jako gospodarz miejsca witam państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że ten okres półpandemiczny, bo już tak jak kiedyś był wyrób czekoladopodobny, tak dzisiaj mamy, niby tę pandemię mamy, ale troszkę luzujemy obostrzenia. Natomiast dzisiaj staraliśmy się przez szacunek dla osób tutaj zaproszonych jednak te obostrzenia zachować. Moi drodzy, bardzo cieszę się, że już jako instytucja, która od wielu lat zajmuje się nie tylko promocją czytelnictwa, ale promocją wydawnictw, już 15 raz przyznajemy wyróżnienia, które wiem, że wydawcy sobie cenią, wawrzyn Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego. I ile mamy jeszcze do odkrycia, niech świadczy fakt dzisiejszego spotkania sprzed pół godziny pana starosty Łukowskiego, Janusza Kozioła, którego witam serdecznie. Z panem doktorem Janem Sękiem, który powiedział, że Biernat z Lublina pierwszą pracę w wieku 18 lat znalazł u starosty w Łukowie, panie starosto, więc to jest to też taki dosyć wątek nieznany, ale warto, żebyśmy gdzieś tam, jak będziemy mówić o Biernacie, którego tablica tutaj u nas jest, też wspomnieli o powiązaniu tej całej ziemi lubelskiej. Stąd też nasz konkurs jest poświęcony nie tylko wydawnictwom o Lublinie,
ale wydawnictwom, bo jest kilka kategorii, o których za chwilę będzie tutaj mowa, ale wydawnictwom przede wszystkim regionalnym, przede wszystkim wydawnictwom, które wydają biblioteki na terenie Lubelszczyzny. To jest też bardzo cenne. I w tym roku mieliśmy rekordową liczbę zgłoszonych książek, zgłoszonych tutaj pozycji. Nie było łatwe dla jury, ale o tym już powie pan doktor Figiel. Natomiast bardzo mnie cieszy taki wysoki poziom edytorski. To zresztą oceniała specjalna komisja. Są bardzo dużo dobrych wydawnictw sięgających do historii, sięgających szczególnie do historii regionu. I w tym roku postanowiłem, żebyśmy jednorazowo wprowadzili pewną kategorię dotyczącą historii pożarnictwa na tym terenie. W związku z tym, że obchodzimy 100. rocznicę utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dużo jest wydawanych pozycji. To oczywiście jest jednorazowo, bo z ostatnich 5 lat te monografie były tutaj na konkurs zgłaszane, ale warto też i o tym obszarze w jakiś sposób pamiętać. No cóż, pokazujemy, że biblioteka stara się pełnić swoją misję. Już w tej chwili jako biblioteka mająca część swoich zbiorów w Narodowym Zasobie Bibliotecznym. To jest dla nas duże wyróżnienie. To nas stawia na poziomie Jagiellonki, Biblioteki Narodowej. Akurat koordynujemy też pewne działania, które robi Instytut Książki, a mianowicie wzmacnianie infrastruktury bibliotecznej. Niedawno w powiecie łukowskim otwieraliśmy przepiękną bibliotekę w Hucie Dąbrowej. Akurat był dzień poświęcony świętej Jadwidze. Ksiądz mówił o świętej Jadwidze. Ja mówię, przepraszam bardzo, ale w naszych zbiorach mamy z dużym prawdopodobieństwem część, dokument ze zbiorów Biblioteki Świętej Jadwigi. Także to pokazuje o takim, no rzeczywiście, gromadzeniu tego dziedzictwa kulturowego, któremu na imię Polska, jak mówił papież Jan Paweł II. Stąd też chciałem Państwu podziękować za współpracę, za to, że w okresie pandemii Państwo o nas nie zapomnieliście, a my czuliśmy się potrzebni. I moi drodzy, o dziwo, liczba wypożyczeń wcale nie spadła w czasie pandemii. Myśmy tutaj robili różne triki. To była książka na wynos, tak się to nazywało. Ale przychodzili tutaj czytelnicy, czyli to pokazuje, że jednak jest książka, mimo że poziom czytelnictwa nie jest zadowalający ogólnie w kraju, ale książka jest jak najbardziej potrzebna. I moi drodzy, w przyszłym roku, bo już zapowiadamy kolejną edycję, bo chcemy utrzymać te nasze konkursy, jak konkurs Anny Plato, konkurs na najlepszą bibliotekarkę roku, a teraz wygrała pani z biblioteki z gminy Stoczek Łukowski, a więc to wcale nie żadne wielkie, renomowane biblioteki. I będziemy już Państwa gościć w roku jubileuszowym. 115 lat ta nasza instytucja ma, która ma również powiązania z muzeum, bo przecież mówimy o Muzeum Lubelskim, tylko gdzieś tam się zapomina, że początki Muzeum Lubelskiego to były tutaj, nie były na żadnym zamku, tylko tutaj u nas. I ten piękny budynek w okresie międzywojennym był budowany na potrzeby biblioteki i Muzeum Lubelskiego. Zresztą w sali, w której się znajdujemy, to jest, proszę Państwa, kopia sali z Muzeum Narodowego z okresu międzywojennego. Ale wystarczy tej historii, wystarczy prezentacji. Proszę nam wybaczyć, że troszeczkę się promocyjnie tutaj podchodzimy do spraw. Teraz przechodzimy do na co Państwa zaprosiliśmy, co jest najważniejsze, a mianowicie wręczenie nagród Wawrzynu Pawła Konrada za najlepsze wydawnictwa. W roku jubileuszowym, tylko zapowiem, planujemy kilka bardzo takich prestiżowych wystaw, między innymi być może poświęconej
Augustowi Zamoyskiemu, ale to na razie jeszcze planujemy te wystawy i będziemy chyba w następnym roku Państwa, ta uroczystość będzie się odbywała na tle jakiejś przepięknej wystawy. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie, że zgłosiliście te książki do oceny, a wcale wybór nie był łatwy, ale o tym to już powiedzą jurorzy. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękujemy panie dyrektorze. Rzeczywiście nie był to wybór łatwy, bo w tym roku oceniano aż 102 pozycje, które wpłynęły na konkurs, a oczywiście pozwolą państwu przypomnę te kategorie. Kategorie te, które już w konkursie obowiązują, a zatem książka o Lublinie, Lublin wydawnictwo albumowe, Lubelszczyzna wydawnictwo monograficzne, Lubelszczyzna wydawnictwo albumowe i kolejna kategoria publikacje wydane przez Biblioteki Województwa Lubelskiego. I w tym roku, tak jak wspomniał już pan dyrektor, jest jeszcze jedna kategoria, kategoria specjalna, albowiem z uwagi na obchodzony w roku 2021 obchodzone stulecie powstania Ochotniczych Straży Pożarnych postanowiła dyrekcja biblioteki taką kategorię również wprowadzić do konkursu. I tutaj oceniano publikacje wydane w latach 2017-2021. Rozpocznę od przedstawienia jury. Jury obradowało w składzie pani profesor Anita Haas-Tokarz, związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesor Jan Mazur, profesor Ryszard Szczygieł, również związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Grzegorz Figiel, wicedyrektor do spraw merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, dr Zbigniew Jóźwik, wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, Mirosław Walicki, tutaj było odniesienie do kategorii związanej z ochotniczymi strażami pożarnymi, Andrzej Zdunek, prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Jury w takim oto składzie dokonało oceny książek i albumów nadesłanych na konkurs. Członkowie jury oceniali publikacje mając na uwadze ich walory edytorskie i estetyczne, zgodność treści i formy, język przekazu oraz nowatorstwo tematyki. I teraz ogłaszamy, że laureatami Wawrzynu Pawła Konrada w kategorii Książka o Lublinie wygrało wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wawrzyn Pawła Konrada został przyznany za książkę Wizjoner i realista o Idzim Radziszewskim, twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Zapraszam pana dyrektora, doktora Ryszarda Pankiewicza, dyrektora wydawnictwa KUL, który jednocześnie występuje w imieniu rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, księdza profesora Mirosława Kalinowskiego. Zapraszam, a o wręczenie Wawrzynu poproszę pana dyrektora Tadeusza Sławeckiego i pana prezesa Andrzeja Zdunka. Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, oczywiście niezmiernie jest mi miło, że w imieniu rektora naszego Uniwersytetu, księdza profesora Mirosława Kalinowskiego, mogę to bardzo szczególne wyróżnienie odebrać.
Ad vocem nieobecności księdza rektora chciałbym powiedzieć, że właśnie w tej chwili odbywa się święto patronalne na uniwersytecie, dlatego ksiądz rektor jest na uniwersytecie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to wyróżnienie, oczywiście jest też szczególne dla naszego uniwersytetu, ponieważ ta publikacja, ta monografia dotyczy założyciela naszego uniwersytetu, który przed ponad 100 laty nasz uniwersytet założył. I tak jak Państwa instytucja, tak i nasza instytucja uniwersytecka dalej się rozwija i dalej chcemy rozwijać się akademicko, ale również i współpracować między innymi z Państwem. Szanowni Państwo, również chciałbym podziękować przy tej okazji w imieniu oczywiście wydawnictwa KUL wszystkim naszym pracownikom, redaktorom, którzy dokonują naprawdę wielkich rzeczy jako wydawnictwo naukowe, aby te publikacje były wydane jak najlepiej i żeby każda książka, książka, która jest piękna i wartościowa, no posiadała jeszcze tą wartość bezcenną. Dziękując raz jeszcze za to wyróżnienie, również pozostałym laureatom chciałbym serdecznie pogratulować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie dyrektorze. Przypominam, że w czasie 15 już edycji konkursu wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego było już nagradzane. Jest to marka, która od lat świadczy o tym, że Lublin jest potęgą edytorską. Kolejna kategoria. Kategoria Lublin, wydawnictwo albumowe. Wawrzyn Pawła Konrada otrzymuje wydawnictwo Boni Libri Leszek Dulik za album Lublin, portret miasta. Zapraszamy pana dyrektora i zapraszamy autorkę albumu. Zaszczyt wręczyć dyplom Wawrzyn Pawła Konrada w konkursie książka roku 2020, druk nr 16, strony grupy, wydawnictwo albumowe na książkę Lublin, portret miasta. Serdecznie gratuluję. Zapraszam panią Anetę, zapraszam państwa na zadanie głosu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować jurorom za to zaszczytne wyróżnienie. Cieszę się bardzo, że album, nad którym pracowaliśmy ponad rok czasu, znalazł państwa uznanie. Pomysł pojawił się w roku 2019 i wspólnie z Anetą Sarną-Blachani, która jest autorką fotografii, postanowiliśmy przygotować publikację, która będzie trochę innym spojrzeniem na nasze miasto. Powiem tylko tyle, że zależało nam, żeby w tej publikacji pokazać historię miasta w sposób atrakcyjny, jeśli chodzi o walory poznawcze. I zależało nam również na tym, żeby szata wydawnicza była również atrakcyjna. Ta praca jest tak naprawdę wspólnym przedsięwzięciem jeszcze trzeciej osoby, grafika, z którym współpracowaliśmy, Amadeusza Targońskiego, który nadał tej publikacji no, bardzo taki atrakcyjny kształt, wzbogacił fotografię interesującymi grafikami. Aneta pracowała przez ponad rok czasu, bardzo intensywnie. Powiedz parę słów. Dzień dobry. Cóż, rok 2020 to nie był łatwy rok. Końcówka materiału to był całkowity lockdown i wtedy też robiłam zdjęcia. Już ostatnie do albumu.
Cóż mogę powiedzieć? Bardzo gratuluję Leszkowi i wydawnictwu i cieszę się, że mogłam przyłożyć rękę do tego. Dziękuję. Chcieliśmy powiedzieć jeszcze o jednym przedsięwzięciu, które łączy się z publikacją. Mianowicie album zgłosiliśmy do licytacji. Może powiedz więcej na ten temat. Wtrącę tylko kilka słów, jeśli już jest okazja. Licytujemy album do jutra, do 21:00 dla Niny Słupskiej, która potrzebuje pomocy. Aukcja jest na stronie organizatorów na Facebooku. Wszelkie informacje są dostępne na naszych profilach facebookowych. Najprościej znaleźć na Facebooku wydawnictwo Boni Libri i tam jest link do aukcji. Jeśli ktoś może, to prosimy wziąć udział w licytacji i pomóc małej Ninie. Dziękuję. Ewentualnie powiadomienie innych o licytacji, jeśli ktoś chciałby wziąć. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Gratulujemy wydawnictwu. Chciałam powiedzieć, że wydawnictwo Boni Libri, pana Leszka Dulika, to jest wydawnictwo, które zawsze wydaje piękne książki. Dotychczas pan Leszek pracował w zespołach męskich. Teraz widzę, że pracuje w zespole z kobietą, a zatem książki będą jeszcze piękniejsze. Gratulujemy panu Leszkowi, pani Anecie Sarnie-Blachani i również chcieliśmy zaznaczyć, że my też wstawiliśmy Daninie Słupskiej wczoraj obiekt na aukcję. To jest specjalnie przygotowany w naszym dziale konserwacji zbiorów notes. Piękny notes w pięknym kolorze czarnym. Tutaj w stronę panów patrzę, podobno oni zawsze mają więcej gotówki przy sobie, a zatem proszę licytować i książkę wydawnictwa Boni Libri i nasz notes. Kiedy aukcja się kończy, pani Doroto? Do jutra, do 21:00. Serdecznie prosimy o wsparcie Niny Słupskiej. Kolejna kategoria. Kolejna kategoria to Lubelszczyzna, wydawnictwo monograficzne. Wawrzyn Pawła Konrada wędruje do wydawnictwa Norbertinum za książkę Anny Łosowskiej Wierny syn ojczyzny naszej, ksiądz prałat Jan Poddębniak. Zapraszamy prezesa, wydawcę, dyrektora, pana Piotra Sanetrę. Proszę przyjąć to nasze wyróżnienie kategorii bardzo obszernie prezentowane, tylko jeszcze demokratycznie sporo było zgłoszeń. Cieszę się, że akurat ta pozycja została dostrzeżona i wyróżniona. Szanowni Państwo, ja jestem ogromnie wdzięczny dyrekcji jury konkursu za docenienie książki, którą rzeczywiście w tym czasie pandemicznym udało nam się jeszcze w ubiegłym roku opublikować. Bardzo dziękuję też pani profesor Annie Łosowskiej za zaufanie ogromne, którym nas obdarzyła, kierując tę publikację do wydania w naszym kręgu. My tą książką właściwie świętowaliśmy 30-lecie istnienia Norbertinum, bo od tych 30 już lat jakby towarzyszymy Państwu tutaj z naszymi publikacjami. Tak się składa, że co jakiś czas mamy to szczęście być laureatami również konkursu i w związku z tym większa jeszcze jest moja satysfakcja, że drogę pana Norberta Wojciechowskiego, założyciela wydawnictwa, który bardzo dbał o nasze publikacje dotyczące właśnie Lubelszczyzny. Ten kierunek był zawsze bardzo dla niego ważny.
że tę drogę udaje mi się kontynuować, no i jesteśmy z Państwem przez cały czas. Książka pani profesor Anny Łosowskiej dotyczy dziejów kapłana niezłomnego. Ksiądz prałat Jan Poddębniak zaznaczył się w historii Kościoła Lubelskiego w sposób szczególny, szczególnie w okresie II wojny światowej i w okresie komunizmu, kiedy starał się autentycznie, chociażby w czasie II wojny światowej, zastępować nieobecnego wówczas w diecezji biskupa Fulmana w jego wielorakich działaniach na rzecz Kościoła Lubelskiego i mieszkańców Lubelszczyzny. No a po wojnie był jednym z kapłanów, którzy w bardzo taki zasadniczy sposób sprzeciwiali się komunizmowi i indoktrynacji komunistycznej również w Kościele. Także jest to taka postać kapłana niezłomnego, którego upamiętnienie bardzo wpisuje się bardzo poważnie w historii Lubelszczyzny. I dlatego tym gorętsze moje podziękowanie kieruję na ręce Państwa jurorów i dyrekcji za docenienie tej książki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie dyrektorze, dziękujemy za wspomnienie założyciela wydawnictwa, pana Wojciecha, Norberta Wojciechowskiego. My zawsze podkreślaliśmy tutaj, że ten warsztat pana Konrada jest czymś ważnym dla wydawnictw. Tak nam się to wydawało, bo wydawnictwa, które przez 15 lat otrzymywały to wyróżnienie, chwaliły się tym. Była to dla tych wydawnictw, dla osób, dla autorów, dla wydawców cenna bardzo nagroda. Jeżeli chodzi o założyciela wydawnictwa Norbertinum, kiedyś pan dyrektor, oglądając film, nagranie rozmowy, wywiadu z Norbertem Wojciechowskim, zauważył, że wawrzyny Pawła Konrada, te otrzymane wcześniej, wiszą w centralnym miejscu w jego gabinecie. I to nas bardzo cieszyło i cieszy, i mam nadzieję, że pan Piotr również dołączy ten tegoroczny wawrzyn do tej rozpoczętej przez Norberta kolekcji. Szanowni Państwo, kolejna kategoria. Kategoria Lubelszczyzna, wydawnictwo albumowe. Wawrzyn Pawła Konrada wędruje do Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie, za album Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939. Niestety nie mógł dzisiaj przybyć do nas pan dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszamy zatem pana profesora Jarosława Ramińskiego. Bardzo cieszę się, że to wydawnictwo historyczne w sumie zostało dostrzeżone. Serdecznie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że najpierw zaproszę autorów tego dzieła tutaj do mnie. Czy możecie? W imieniu dyrektora Marcina Krzysztofika, swoim własnym, serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Chciałem powiedzieć, że miejsce jest magiczne, nagroda bardzo zacna. Śmiem twierdzić, że jest jakaś chemia pomiędzy pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej a Biblioteki Łopacińskiego. Co chwilę któryś z nich zjawia się tutaj w godzinach pracy i ja chętnie na to pozwalam. Jest tego przepiękny efekt, między innymi w postaci tego albumu. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, Instytut Pamięci Narodowej jest tą szczególną instytucją, która ma możliwości być może większe aniżeli inne instytucje, łączenia
centralnego, ogólnopolskiego spojrzenia na dzieje z tym lokalnym, z tym naszym tutejszym, w naszym przypadku lubelskim. I ten album, to spojrzenie jest dla nas istotne i właśnie to spojrzenie jest także, owocem tego spojrzenia jest ten album. Trzecia rzecz, chyba najistotniejsza. Ja odbieram nagrodę, natomiast album nagrodzony jest dziełem autorów. Oni są tutaj w tym wszystkim najważniejsi. Dokonali rzeczy, powiedziałbym, niezwykłej. Mi też osobiście ten album bardzo się podoba, ale zgromadzenie fotografii, ich opracowanie, to była naprawdę współpraca z kilkudziesięcioma instytucjami w Polsce i za granicą. Gratuluję podjęcia w ogóle, gratuluję tego pomysłu. Gratuluję panu profesorowi Marcinowi Kruszyńskiemu, który zapoczątkował ten pomysł. Gratuluję wszystkim autorom, którzy naprawdę mocno pracowali przy tym dziele. Bardzo się z niego cieszę. Za chwilę oddam też im głos, przynajmniej może przedstawicielowi. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz i podkreślić. Zgłosiliśmy także do konkursu, wiadomo, książek jest bardzo dużo, konkurencja była bardzo wielka, ale co chcę powiedzieć jako naukowiec, jako profesor historii, doktor habilitowany. Ten album towarzyszy publikacji naukowej. Idea jest taka, żeby badaniom naukowym towarzyszyła także prezentacja popularno-naukowa, bo album jest prezentacją popularno-naukową. Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy w stanie zaprezentować wyniki naszych badań i w tej formie ściśle naukowej, ale także przebić się, mam nadzieję, do szerszego odbiorcy z przekazem popularno-naukowym. Życzę wszystkim dużo przyjemności w czytaniu, w oglądaniu, w zapoznawaniu się z tym albumem. Jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję przede wszystkim współautorom, że oddali akurat w tej szczególnej chwili mi głos. Może dlatego, że jestem po prostu w tym gronie najstarszy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję oczywiście za to wyróżnienie panu dyrektorowi i szanownemu jury. Mam taką refleksję, która mi towarzyszy od tego momentu, kiedy zostałem tutaj oddelegowany, że tak naprawdę nasza droga rozpoczęła się w tym miejscu. Bo tutaj przyszliśmy na pierwszy etap naszej kwerendy i tutaj spotkaliśmy wielką życzliwość i bezinteresowność wielu osób. I proszę Państwa, to się powtórzyło potem wielokrotnie w różnych miejscach, w różnych instytucjach na Lubelszczyźnie. Wielkie wsparcie otrzymaliśmy też od osób prywatnych. Proszę Państwa, to jest też nasza historia, to jest też jakaś szczególna podróż nasza do historii naszej ojczyzny, po historii Lubelszczyzny. Przeżywaliśmy to wszystko i gorąco dyskutowaliśmy nad każdą stroną tej książki. Cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu. Jeszcze raz dziękujemy. No i to jest dla nas jakiś taki konkretny sygnał na przyszłość, że tego typu prace no mają swoją rolę do spełnienia, jeżeli chodzi o promocję historii. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy panu profesorowi Jarosławowi Rawińskiemu, dziękujemy autorom książki. A tak, potwierdzam, ten album jest piękny. Ten album jest do oglądania. Tutaj się uśmiecham do pana profesora Marcina Kruszyńskiego. Uśmiecham się i powiem tak, proszę ten album przeglądać, proszę się tym albumem delektować. I IPN, Oddział Lubelski w Lublinie, mam nadzieję, że w następnym roku również dostarczy nam kolejne publikacje, nad którymi pochylą się członkowie jury. Kolejna kategoria. Wszystkie kategorie są bliskie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego, ale jeżeli przechodzimy do kategorii zatytułowanej
publikacje wydane przez Biblioteki Województwa Lubelskiego, no to wiadomo, że serce nasze już się raduje. W tym roku Wawrzyn Pawła Konrada wędruje do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach za książkę Małgorzaty Daniłko, Lotnisko Borowina Gołąb, Okruchy Pamięci. Zapraszam panią dyrektor biblioteki, panią Danutę Szlendak i panią autorkę, panią Małgorzatę Daniłko. Dziękuję bardzo jury za takie ogromne wyróżnienie. To już jest trzecie nasze wyróżnienie dla Biblioteki Powiatowej w Puławach. Natomiast dotąd wydaliśmy 11 książek. Także myślę, że Powiatowa Biblioteka właśnie zbiera dużo regionalizmów i wydaje. Bardzo się cieszę, że pani Małgosia Daniłko zwróciła się w 2000, chyba pod koniec 19, jeszcze przed tym całym lockdownem, zwróciła się do Biblioteki Powiatowej, żeby opisać historię Gołębia, która nie jest opisana. Rzecz się dzieje 2-3 wrzesień, 39 rok. Natomiast nie jest opisana, tak jak mówiłam, natomiast jest we wspomnieniach i myślach pamięci mieszkańców Gołębia i Borowej. Natomiast tutaj muszę też bardzo podziękować pani staroście powiatu puławskiego, pani Danucie Smadze, która zawsze bardzo przychylnie, bo wiadomo, że przecież żeby wydać to muszą być jakieś pieniążki, bardzo przychylnie do tego się właśnie ustosunkowała. Bardzo też jej zależało, żeby ta historia została opisana, wydana. Natomiast pani Małgosia naprawdę zrobiła wspaniałą rzecz, bardzo dużo zawierająca faktów, bibliografii, faktograficzne, także bardzo dziękuję za to, że zwróciła się, że mogliśmy razem wspólnie pracować i wydać. Jeszcze może kilka słów pani autor. Dzień dobry, witam państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za piękne wydanie tej książki, za taką dbałość o każdy szczegół ze strony wydawcy, za to, że się zgadzałyśmy w wielu rzeczach, że czułam się jako autor tak w takiej komfortowej sytuacji, że to, co ja chcę, tak to zostanie zrobione i tak to będzie. Wspomnę jeszcze o tym, że książka ma taki ciekawy dodatek, jest to płyta. Na płycie znajduje się reportaż pana Mariusza Kamińskiego z Radia Lublin dotyczący tragedii 2 września 1939 roku, jaka miała miejsce w mojej rodzinnej miejscowości w Gołębiu. Zginęło wtedy kilkanaście kobiet piorących bieliznę przy jeziorze, znajdującym się przy lotnisku właśnie w Borowinie Gołębiu. To są bardzo małe miejscowości między Puławami a Dęblinem z taką historią lotniczą właśnie. I cieszę się, że miałam taką możliwość opisania tej historii, bo historia lotnictwa przedwojennego jest bardzo piękną historią. Tutaj wiele miejscowości Lubelszczyzny w tę piękną historię się wpisuje, powiat puławski również. Cieszę się, że udało mi się to zrobić. Zainspirowały mnie wspomnienia mojego dziadka, który jako dziecko podglądał ćwiczenia podchorążych na tym lotnisku. Ćwiczyli się na samolotach typu PWS-26. Także byli już w pewien sposób zaawansowani w lataniu, kończąc kurs u nas w Gołębiu, Borowinie, szli dalej do Dęblina na bombowce albo do Łęża na myśliwce. Historia jest piękna, to w tytule są okruchy pamięci. Są okruchy pamięci dobrej i złej. Te słowa okruchy pamięci są zaczerpnięte z historii mówionej. W tym momencie też jestem związana z ośrodkiem Brama Grodzka, Teatr NN, pracownia historii mówionej i właśnie miałam okazję kiedyś redagować transkrypcję, w której te słowa się pojawiły. One tak do mnie bardzo mocno przemówiły, bo są właśnie te okruchy. Czasem zostają tylko strzępy pamięci. Dziękuję wszystkim osobom, które na potrzeby tej książki udzieliły mi wywiadu, do których przyszłam i z taką serdecznością, dobrocią spotkałam się, opowiedziały
o osobach, które zginęły 2 września. Dziękuję za redakcję merytoryczną panu Tomaszowi Kopańskiemu i wszystkim osobom, które zaangażowały się w tę książkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy, bardzo gratulujemy i zapraszamy oczywiście o zgłaszanie kolejnych publikacji w roku przyszłym i w latach kolejnych. Wawrzyn Pawła Konrada i wyróżnienia. Wyróżnienia za szczególne walory edytorskie i formę przekazu. Jedno z tych wyróżnień wędruje do pana doktora Zbigniewa Jóźwika za album Krzyże, którego wydawcą było Towarzystwo Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łowacińskiego i sam autor Zbigniew Jóźwik. Dziękuję za całokształt wydawnictw. Będzie wyróżnienie takim Wesła Fajda w Los Angeles. Całokształt. Dziękuję za współpracę. Za to, że zawsze trzeba się poradzić, skorzystać z rodnej wiedzy pańskiej, to możemy liczyć. I niech to będzie taka forma również i wyróżnienia i podziękowania za naszą pracę. Dziękuję pięknie wydawcy lubelskiemu Towarzystwa Biblioteki Hieronima Łopacińskiego w osobach prezesa pana Andrzeja Zdunka i Zdzisława Bielenia. Dziękuję za to wyróżnienie. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, nie jako ja sam, ale to jest szerszy problem. Zacytuję tutaj słowa Sergiusza Riabinina, które mi towarzyszyły w trakcie tworzenia grafik, prawie że przez całe moje życie, w tematyce krzyż. Chyl się pod krzyżem jak najniżej, jeżeli wzrastać chcesz najwyżej. Te słowa mi towarzyszyły w moim wędrowaniu wokół krzyża. Dziękuję pięknie. Dziękujemy panu doktorowi. Przypominam jeszcze raz, pan doktor Zbigniew Jóźwik, wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Już państwo wiedzą, kto szczególnie w ramach jury zwraca uwagę na piękno książki, kto ją ocenia od strony edytorskiej tak szczególnie. Kolejne wyróżnienie Wawrzyn pana Pawła Konrada wędruje do Książnicy Zamojskiej imienia Stanisława Kostki-Zamojskiego w Zamościu za publikację Bogdana Nowaka Wiosna w reżimie sanitarnym. Zapraszamy zastępcę dyrektora Książnicy Zamojskiej imienia Stanisława Kostki-Zamojskiego w Zamościu, panią Halinę Zielińską. Serdecznie gratuluję za to ciekawe wydawnictwo, to jest to takie sanitarne i troszkę odnoszące się do określonej sytuacji. Wiem, że Zamość jest bardzo wobec mężczyzna, jest głodna w tym rodzaju, ciągle coś tam ciekawego dalej. Również dotarło do nas które też pojawiły się właśnie na naszym terenie. Bardziej proszę przyjąć to wyróżnienie za tą książkę, ale też za całą naszą pracę. Państwa, ja oczywiście też pozwolę sobie powiedzieć kilka słów.
Bardzo dziękuję organizatorom za to wyróżnienie, bardzo dziękuję jury. Organizatorom przede wszystkim za tą piękną inicjatywę organizacji takiego konkursu. Bo rzeczywiście jest to inicjatywa bezcenna, właśnie między innymi niekoniecznie biblioteka w Zamościu, ale myślę tutaj o czasami bardzo małych bibliotekach, mają okazję, żeby pokazać to, nad czym pracują czasami wiele lat. Wydają to, a później mają okazję, żeby pokazać to na takim konkursie. I to jest naprawdę wielki ukłon, panie dyrektorze, za tą cenną inicjatywę. A jeśli o tym wydawnictwie, które otrzymało tutaj wyróżnienie, pozwoliłam sobie, proszę państwa, przywieźć je ze sobą. Jest rzeczywiście ta książka na prezentacji, ale może tak dobrze nie wygląda. O idei i dlaczego... Książka dostała wyróżnienie za szatę graficzną, za edytorstwo i tak została za to oceniona, więc o idei, dlaczego taki pomysł był, pewnie nie będę mówiła, bo wszyscy wiemy, przyszło nam żyć w takich trudnych czasach, ale wiemy o tym, że biblioteki dokumentują nie tylko to, co było kiedyś w przeszłości, ale również to, co dzieje się dzisiaj. Ku pamięci następnych pokoleń, więc taki był pomysł. I dlaczego przywiozłam tę książkę? Żeby pokazać, co jest jeszcze pod tą maską, proszę państwa. Na chwilę sobie odwrócę. Tego nie widać na prezentacji. Natomiast pod tą maską jest również jeszcze taka kłódka, która oczywiście symbolizuje, że na pewien czas zostaliśmy zamknięci. Zamknięci zostaliśmy, ale... My życzylibyśmy sobie, że to też czas na to, żeby zamknąć się po prostu w literaturze, akurat tu konkretnie w poezji pana Bogdana Nowaka, naszego regionalisty, człowieka związanego z czasopiśmiennictwem na Zamojszczyźnie, animatora kultury. Więc zachęcamy również ludzi do tego. Wiele osób tak zrobiło, zamknęło się po prostu w literaturze, a uważam, że poezja i literatura to świetny materiał do tego, żeby się wyciszyć. Nam wszystkim jest to bardzo potrzebne. Jeszcze powiem kilka słów może o pomysłodawcy. Pomysłodawcą tej szaty graficznej był dyrektor biblioteki, pan Piotr Bartnik. Graficznie zrobili to nasi graficy, pan Leszek Wygachiewicz. Oczywiście całą oprawę wykonano u nas w Książnicy Zamojskiej w pracowni introligatorniej. Tutaj muszę wspomnieć o panu Marku. Zrobił to pan Marek Sadło, nasz introligator. Ta książka ma edycję limitowaną. Ukazało się w takiej szacie graficznej tylko 100 egzemplarzy tego tomiku. Zachęcam państwa do lektury i bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim. Dodam na zakończenie, że to wydawnictwo wydane zostało w 2020 roku i otwiera cykl wydawniczy Książnicy Zamojskiej związany z obchodami jubileuszowymi biblioteki, bo właśnie w tym roku 2021 obchodzimy stulecie działalności biblioteki publicznej w Zamościu. Dziękuję bardzo. Trochę długo mówiłam, bardzo przepraszam. Dziękujemy bardzo pani dyrektor, no to jeszcze gratulujemy tego stulecia, bo książka książką, ale stulecie to jednak coś. 115, starsza siostra, starszy brat, proszę sobie tutaj dopowiedzieć. Proszę państwa, tak jak tutaj anonsowaliśmy już w tegorocznym konkursie, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłosił dodatkową kategorię na najlepszą monografię Ochotniczej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie, wydaną w latach 2017-2021 w związku z obchodzonym w 2021 roku stuleciem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej tej Polskiej. Gdy wchodzili państwo do biblioteki albo po wyjściu już, ale dopiero po wszystkich naszych imprezach, na które państwa zaprosiliśmy, mogą państwo zatrzymać się przy wystawie przygotowanej z tej okazji. Wystawa to dla nas niezwykle cenna i ważna, ponieważ przygotowana została ze zbiorów prywatnych naszego kolegi bibliotecznego, czyli młodszego brygadiera Mirosława Walickiego. Proszę się pokazać, panie brygadierze. Który jest kolekcjonerem różnych materiałów, zarówno piśmiennych,
ale i innego typu medali, odznaczeń, hełmów, mundurów, czym tylko Straż Ochotnicza bogata, to pan Mirosław kolekcjonuje i fragment tej kolekcji możemy dzisiaj w Bibliotece Państwu zaprezentować. A teraz poprosimy laureatów w tej kategorii i tych laureatów ogłaszam. Nagrodę specjalną dyrektora otrzymali w tej oto kategorii. Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie za książkę Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie 90 lat historii. Zapraszam komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbowie, drucha Hieronima Habrosa. Dalszego gromadzenia informacji, zbiorów, bo ochotnicze straże mają zadanie walki z udziałami ratownictwem, ale również tą działalność kulturalną, tą działalność kolonitarską i wiele, wiele innych, które są wizami serdecznie. Serdecznie. Dzień dobry. Miło jest mi tutaj szczycić się obecnością u swego patrona, bo ja jestem druh Hieronim OSP Garbów, a to jest moja druhna Sylwia, sekretarz OSP Garbów. No jest jeszcze tutaj pani wicewójt, pani Małgosia Sanaluta, bo to chyba jej pomysł, jej inicjatywa, no i przede wszystkim finansowanie, że mogła książka dojść do druku. No, chciałbym podziękować tu jeszcze dużo pracy Sylwii, sekretarz. No i jeszcze pracownicy pani Małgosi Drost, która cały sztab pracy był i biuro w Urzędzie Gminy, która jest nieobecna, ale też bardzo dziękujemy. I dziękujemy za wyróżnienie wszystkim i zauważenie naszej pracy. Nigdy bym się nie spodziewał. Dziękuję. Powiedz trochę, co się robiła i ile to trwało. Dziękujemy bardzo gospodarzom i organizatorom konkursu. Dziękujemy szanownemu jury za dostrzeżenie naszej pracy i docenienie. Zaangażowane w to było wiele osób z naszej jednostki i pracownicy Urzędu Gminy, którzy nas w tym wspierali. Dziękujemy panu wójtowi Kazimierzowi Pirlejowi, którego tu nie ma, ponieważ nie mógł tu przybyć z nami, i pani wicewójt Małgorzacie Sanalucie, która zmotywowała nas do przygotowania tej monografii i była takim koordynatorem w jej powstawaniu. Jest ona uwieńczeniem po prostu naszej ciężkiej 90-letniej pracy. Dziękuję. Dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy, ale to nie jedyna nagroda w tej oto kategorii specjalnej. Nagroda specjalna w tejże oto kategorii wędruje również do Agencji Wydawniczej Palindrom za książkę Strażacy Ziemi Łukowskiej. Książka została wydana w Bochni w roku 2018. Prezes Agencji Wydawniczej, pan Stanisław Bukowiec, niestety
nie mógł uczestniczyć w naszej uroczystości, ale bardzo serdecznie kłania się wszystkim tutaj obecnym, zarówno tutaj w naszej sali, jak i tym, którzy oglądają nas online. Natomiast o odebranie nagrody poproszę pana Janusza Kozioła, wicestarostę łukowskiego i prezesa prezesa zarządu oddziału powiatowego ochotniczych straży pożarnych w Łukowie. Chciałem pogratulować tego wydawnictwa, które okazało się nie w tym roku, ale pokazuje obraz ochotniczego strażactwa w powiecie łukowskim. To jest praca zbiorowa. Wiem, że my poszczególni się angażowali. To pokazuje właśnie straży pożarnej działalność nie tylko ratowniczą, ale również działalność kulturalną, działalność sportową. I to nie będzie w podziękowaniu do jubileuszowym wraz z gratulacjami za całą działalność, której przewodniczę, bo prezes powiatowy, może się budowę nie włożą, ale zapewne będę też w drugim, to też się gratuluję. Wielce szanowni państwo, strażacy ziemi łukowskiej są wdzięczni za to szczególne wyróżnienie, wdzięczni zarówno Bibliotece Wojewódzkiej na czele z dyrekcją, jak i całej kapitule. I tu chciałbym szczególne pokłony skierować do naszego sąsiada, drucha Mirka Walickiego. Zanim powiem kilka słów o wydawnictwie, nawiążę do moich związków z tą właśnie biblioteką. Ja jestem absolwentem Liceum Ekonomicznego imienia Fetterów w Lublinie, szkoły mającej swoją siedzibę niedaleko stąd, a mieszkałem u rodziny przy ulicy Przechodniej, znajdującej się jeszcze bliżej tej biblioteki. Stąd też, gdy była potrzebna lektura, to przychodziłem tu do tej biblioteki wypożyczać książki. Ale też, gdy uczęszczałem do liceum, biblioteka była poddawana generalnemu remontowi. Nasza szkoła została poproszona o pomoc w wynoszeniu księgozbioru, mebli i miałem tu znaczący wkład w tym wynoszeniu, jak i później już po generalnym remoncie w przynoszeniu zarówno księgozbioru, jak i mebli. A co do albumu, powiat łukowski w swoim czasie nawiązał współpracę z powiatem bocheńskim, a tam poznaliśmy się z aktywnym działaczem społecznym, w tym w ramach ruchu strażackiego, obecnie posłem na Sejm, druhem Stanisławem Bukowcem. On, wiedząc o moich związkach z pożarnictwem, bo jak powiedział pan dyrektor, jestem strażakiem, jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręcówce, gmina Łuków, ale także prezesem zarządu działu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łukowie. Zaprezentował mi album wydany w jednym z powiatów małopolskich, poświęcony właśnie ruchowi strażackiemu. Ten album został mi podarowany, ja zaprezentowałem naszym strażakom na terenie naszego powiatu, on się spodobał i poprosiliśmy wydawnictwo kolegi Stanisława Bukowca o pomoc w wydaniu takiego albumu dotyczącego ruchu pożarniczego w naszym powiecie. Tak się stało. Pierwsze wydanie miało miejsce w 2008 roku. Zaraz bezpośrednio po nim mieliśmy apele, wnioski o wznowienie wydania, bo gdy strażacy, ich rodziny i wszyscy inni przeglądali album, to wspomnienia były niesamowite. No i niektórzy żałowali, że mocniej nie poszperali w różnych szufladkach, w szafkach, na strychach, bo przecież jeszcze tyleż materiałów by się znalazło, materiałów szczególnie z dawnej, dawnej przyszłości, bo przynajmniej kilkanaście jednostek w powiecie ma na 82 ponad stuletnią historię.
No i przygotowaliśmy się do wznowienia. Ono miało miejsce w 2018 roku. Jest to naprawdę piękny album obejmujący wszystkie jednostki funkcjonujące w powiecie, także zarządy gminne, zarząd powiatowy, także Państwową Straż Pożarną. Także są informacje historyczne z przeszłości poszczególnych rejonów naszej ziemi łukowskiej. Ten album faktycznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Są już apele, wnioski o to, żeby wydać kolejny raz i na pewno tak się stanie. Gratuluję też wszystkim dzisiaj tutaj wyróżnionym i niech tradycja tego konkursu trwa jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie starosto, pan Janusz Kozioł. Panie starosto, ja tutaj pracuję bardzo długo i ja pierwszy raz spotykam osobę spoza biblioteki, która przyznaje się do przenoszenia tego księgozbioru na ulicę Browarną. To było na ulicy Browarnej, były takie specjalnie wynajęte pomieszczenia. Kiedy był generalny remont biblioteki, ten gmach już niestety na Browarnej nie funkcjonuje, nie ma już tego gmachu. Także proszę o nas pamiętać, a my o panu będziemy pamiętać. Jak będziemy uzupełniać historię biblioteki, to się do pana zwrócimy z pytaniem, jak to było, i proszę się już czuć zaproszonym jako gość specjalny na nasz jubileusz. No bo jeżeli się przenosiło nasze książki, no to szczególne ukłony. Kolejne wyróżnienie, w tej właśnie kategorii, to jest wyróżnienie indywidualne i to wyróżnienie indywidualne otrzymuje pan, a właściwie kolejny druh Piotr Szczurek za szczególny wkład w dokumentowanie i upowszechnianie działalności ochotniczych straży pożarnych na Lubelszczyźnie. Zapraszamy. Szukając różnych ciekawych informacji, wydał kilka książek związanych z historią strażactwa na terenie nie tylko Czech, Lubelszczyzny, ale posłużył się do tego, żeby opisać historię gmachu, który należał przeszłym do Związku Przestrzegowanych w Lublinie, w mieście się komenda wojewódzka. Ile złotych polskich przed wojną każdy jest został wtrącały w swoim dokumentem. Widzę, że również proszę taką szczegółową analizę, nie tylko ogólnych jakichś tam spraw. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję jury, że doceniło taką pracę. Nigdy nie myślałem, że będę tutaj stał. Nawet w marzeniach nie było tego. Powiem, skąd to się narodziło. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i zawsze robiłem to hobbystycznie. W 2007 roku uległem wypadkowi na zawodach sportowo-pożarniczych i leżąc miesiąc, myślę, coś dla tego strażactwa jeszcze zrobię. Na początku zacząłem czytać publikacje różne. Później zacząłem opracowywać historię z własnej gminy, 13 jednostek. Później tutaj pan prezes powiatu zamojskiego, druh Kazimierz Mielnicki, mnie skłonił na stulecie znowu odzyskania niepodległości, żeby zrobić monografię ochotniczych straży ogniowych powiatu zamojskiego. A w międzyczasie też kolejne pojawiały się wydania o województwie. W tamtym roku wydałem monografię na stulecie Związku Głównego. Monografia ta
no jest takim przyczynkiem do dalszego działania, bo w przyszłym roku jeszcze stulecie naszego wojewódzkiego związku. I cóż, pracujemy dalej. Chciałem podziękować wszystkim, którzy mi przyczynili się do tej pracy. Panią dyrektor Joannę Pomarańską, szkołę, żonę Małgosię i tych wszystkich, którzy... uśmiecha się. Przewodniczącego Komisji Historycznej, bo powstała Komisja Historyczna tutaj przy oddziale wojewódzkim, pana prezesa Mariana Starownika, który też się przyczynił, żeby taka komisja powstała. Dziękuję bardzo wszystkim. Pozdrawiam. Dziękujemy. Jak Państwo widzą, Straż Pożarna wiedzie prym w tym roku, ale nie tylko w tym roku. To ważna część naszego społeczeństwa, ważna część naszego życia. Jeżeli chcą się Państwo o tym przekonać, a myślę, że wszyscy o tym wiemy, ale warto jeszcze o tym mówić. Proszę zajrzeć na naszego Facebooka, proszę zajrzeć na nasz kanał YouTube. Tam jest relacja z wernisażu, z otwarcia wystawy, o której już tutaj wcześniej wspominałam. I bardzo ciekawe informacje o strażach pożarnych, zarówno i zawodowych, i strażach pożarnych ochotniczych, tam zostały przedstawione. Poranek u Hieronima również był przedstawiony kiedyś jako w poranku u Hieronima mieliśmy również taki odcinek strażacki, a zatem zapraszamy do oglądania naszych programów. Jeszcze raz przypominam, Facebook Biblioteki, YouTube Biblioteki, te programy są dla Państwa. Szanowni Panowie, była to już ostatnia kategoria, ale proszę jeszcze chwilę pozostać z nami na moment, bo chcieliśmy podziękować tutaj pan dyrektor biblioteki naszej, pan dyrektor Tadeusz Sławecki. Chcemy podziękować działowi, który przygotowuje od lat tę właśnie galę, a i cały konkurs Książka Roku. Bo zbieranie zaczynało się już na początku roku. Książki zbierane były do 22 maja. Zostały opisywane, zostały fotografowane tak, aby można było pokazywać kolejne publikacje i na stronie internetowej i stworzyć właśnie taką oto prezentację multimedialną, żeby można było później wszystkich laureatów pozapraszać, a jeszcze przedtem przygotować obrady jury. A zatem dziękujemy w imieniu i pana dyrektora Tadeusza Sławeckiego i pana Andrzeja Zdunka, prezesa Towarzystwa Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego. Dziękujemy wicedyrektorowi naszej biblioteki, panu dyrektorowi Grzegorzowi Figielowi, sekretarzowi komisji i działowi naukowo-wydawniczemu, który ten konkurs od lat przygotowuje. A zatem pani Katarzynie Stanek, pani Kasiu. Tak, pani Kasia jest takim duchem zarządzającym. Dziękujemy również pani Edycie Ścibor. Nie ma dzisiaj chyba z nami pani Edyty, czy jest? Jest pani Edyta? Przekażemy i dziękujemy panu Mariuszowi Olejarczykowi, który również do tej gali dzisiejszej się przyczynił. Panie dyrektorze, podziękujmy jeszcze tym, którzy tę galę dzisiaj obsługiwali, czyli panu Markowi Semeniukowi i panu Markowi Janikowi, bo to już, proszę Państwa, zakończenie tej gali. Już chcieliśmy Państwu wszystkim podziękować za obecność, ale proszę jeszcze nie odchodzić. Ach, panowie tutaj mi przypominają, przepraszam najmocniej.
pani Dorota Mościbrocka, która wszystko fotografuje. I dlatego mamy takie bogate archiwa naszej biblioteki, wykorzystane zresztą przy tym filmie, który państwo przed chwileczką widzieli, bo to był film przygotowany z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ubiegłym roku. Pani Dorota tutaj swoje przepastne archiwa przepatrzyła. Fotografie, które tam w tym filmie zostały umieszczone, wyszły z jej ręki, z jej obiektywu i jeszcze co najważniejsze, była lektorem tego filmu, bo ona w całej bibliotece najlepiej czyta, najlepiej mówi i najlepiej recytuje. O. Kwiaty. Pani Dorotko, zapraszamy po kwiaty. A zatem na podsumowanie nagrodziliśmy książkę Wizjoner i realista o Idzim Radziszewskim, twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorami tej książki byli Antoni Dębiński i Magdalena Pyter. I nagrodziliśmy wydawnictwo KUL. Nagrodziliśmy wydawnictwo Boni Libri, Leszek Dulik, i za książkę album Portret Miasta Leszek Dulik, Amadeusz Targoński i przede wszystkim autorka fotografii pani Aneta Sarna. I nagrodziliśmy wydawnictwo Norbertinum za książkę Anny Łosowskiej Wierny syn ojczyzny naszej, ksiądz prałat Jan Pondemniak. Nagrodę odbierał pan Piotr Sanetra. Nagrodziliśmy w kategorii Lubelszczyzna wydawnictwo albumowe Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie za album Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939, którego autorami są Justyna Dudek, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, to ten pan chyba z tym najstarszym PESEL-em, jak się przyznał, i Agnieszka Skóra. Nagrodziliśmy w kategorii publikacji wydane przez Biblioteki Województwa Lubelskiego Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach za książkę Małgorzaty Daniłko Lotnisko Borowina Gołą Okruchy Pamięci. Kłaniamy się pani dyrektor Danucie Szlendak i autorce. Wyróżnienie odebrali również za szczególne walory edytorskie i formę przekazu dr Zbigniew Jóźwik za album Krzyże oraz księżnica zamojska imienia Stanisława Koski-Zamojskiego w Zamościu, reprezentowana przez panią dyrektor Halinę Zielińską za publikację Bogdana Nowaka Wiosna w reżimie sanitarnym. I ta szczególna kategoria, tutaj nagrodziliśmy druhów, druhny, autorów, wydawców, a zatem nagrodę odebrała Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie za książkę Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie 90 lat historii, Agencja Wydawnicza Palindrom za książkę Strażacy Ziemi Łukowskiej i pan Piotr Szczurek, druh Piotr Szczurek, za szczególny wkład w dokumentowanie i upowszechnianie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na Lubelszczyźnie. Proszę państwa, zakończenie gali dziś, ale jeszcze nie zakończenie tych przedsięwzięć bibliotecznych, które są naszymi przedsięwzięciami, powiedziałabym, markowymi, flagowymi, takimi, które kontynuujemy już kolejny raz i zamierzamy ciągle kontynuować. O godzinie 13 zapraszamy na 14. Lubelską Aukcję Antykwaryczną. To jest aukcja, którą już organizujemy po raz 14. Jest to aukcja, która cieszy się coraz większą popularnością, chociaż i tamte edycje były dla nas szczególnie cenne. Tę aukcję od lat przygotowuje pan dr Grzegorz Figiel i pan Jacek Degasiński, a na tegorocznej aukcji będzie można wylicytować rękopisy, książki od XVIII do XXI wieku, druki bibliofilskie, czasopisma dawne i współczesne, dewocjonalia, grafikę, ekslibrisy znakomitych twórców grafików lubelskich również, fotografie, pocztówki, widokówki, pocztówki historyczne, malarskie, okolicznościowe i rozmaite waria, czasem nawet rara et curiosa, na przykład afisze, katalogi, a nawet partytura. W tegorocznej aukcji stanie w szranki, czy zostanie wylicytowana, czy też nie. Łącznie 283 obiekty,
czekają na licytację. Zatem godzina 13, rozpoczęcie 14 lubelskiej aukcji antykwarycznej. No nie, Matejki nie mamy. O Matejce możemy opowiadać w kontekście historii naszej biblioteki i to zawsze czynimy. A zatem na godzinę 13 zapraszam internautów, na godzinę 13 zapraszam naszych gości. Dziękuję Państwu wszystkim za obecność. Gratulujemy jeszcze raz wszystkim, którzy dzisiaj odebrali Wawrzyny Pawła Konrada i prosimy, bądźcie z nami, czekamy na publikacje, które wyjdą z Państwa wydawnictw w następnym konkursie już za rok. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia o 13 na lubelskiej aukcji antykwarycznej.